Zniszczone nawierzchnie drogowe, które powstały w związku z realizowaną w Łażanach budową kanalizacji, doczekały się modernizacji. Wszystkie drogi, które w wyniku inwestycji uległy zniszczeniu, zostaną wyremontowane i zyskają nową warstwę asfaltową. Sama inwestycja jest prowadzona przez gminę w ramach realizacji budowa kanalizacji w miejscowości Łażany. Kanalizacja budowana jest rzeczywiście pod drogami. Część dróg jest gminnych, część dróg jest powiatowych. Zakres realizacji obejmuje wymianę nawierzchni wszędzie tam, gdzie doszło do budowy kanalizacji bezpośrednio w drodze. Czyli główna droga, ulica Strzegomska, ulica Wrocławska, tu w Łażanach całkowita wymiana. W bocznych drogach to już może być różnie. Tam, gdzie była realizacja przeciskami, nie będzie to konieczne wszędzie. Generalnie tam, gdzie jest uszkodzone, oczywiście wymiana nawierzchni. Tam, gdzie jest uszkodzenie całościowe, wymiana całościowa nawierzchni. Odtworzenie nawierzchni drogowej oraz ułożenie krawężników to ostatni etap inwestycji pod nazwą uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany, która przez ostatnie kilka miesięcy realizowana była na terenie wsi. Jest to ostatni etap prac. Z wykonawcą umowa przewiduje realizację do końca stycznia. No myślę, że pogoda pokazuje, że pozwala na realizację, chociaż nie codziennie, bo opady deszczu to na pewno utrudniają, ale nie ma mrozu. To jest najważniejsze, że nie ma mrozu, że tu wykonawcy mogą realizować. Robią to pod nadzorem zarządzającego, czyli w obszarze ulicy Wrocławskiej, w obszarze ulicy Strzegomskiej ten bezpośredni nadzór nad wykonaniem nawierzchni ma zarządca drogi, czyli starostwo powiatowe. Niedogodności drogowe, które były następstwem prac kanalizacyjnych, dawały się już we znaki wszystkim mieszkańcom oraz użytkownikom ruchu drogowego. Całkowity koszt tego zadania to kwota ponad 3 milionów złotych, z czego dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wyniosło ponad 2 miliony złotych.